Nie trudno się domyśleć, panie doktorze, przecież sam pan podkreślał, że pan Talbot był maniakiem na punkcie broni i swoich umiejętności strzeleckich. Kiedyś założył się z kierownikiem klubu i kilkoma instruktorami, że strzela najlepiej. Wygrał bardzo wysoką sumę i wyśmiał ich strasznie. Potem, przy każdej okazji, podrywał ich autorytetu innych bywalców. Nigdy nie robił tego przy nas. Stwierdziłem zaskoczony. Ciekawe, dlaczego? Bo nie pozwolilibyście państwo na to Gdy był sam miał pełne pole do popisu Pan Talbot jest w ogóle barwną postacią. Teraz już wiem o nim więcej niż pan. Sądzę, że o wiele więcej. Z tonu jego głosu wywnioskowałem, że nie powiedział najważniejszego. Wracając do pana. Kontynuował, dopóki nie odremontują panu mieszkania, chyba będzie pan musiał się stąd wyprowadzić. Nie będzie pan przecież tkwił w tych gruzach. Tak, myślałem już o tym. U Patryka są dwa wolne pokoje, a sądzę, że nie będzie miał nic przeciwko temu. Wręcz przeciwnie, powiedział Tyler. Bardzo się ucieszy. Już z nim rozmawiałem. Jak to? Kiedy? Tuż po powrocie. Poleciłem moim ludziom dać mu większą ochronę. Teraz, gdy panowie zamieszkają razem, będzie łatwiej upilnować pana, doktorze. A jak było dotychczas, nie wytrzymałem. To już moja tajemnica, uśmiechnął się Tyler, i największa porażka, ale kiedy pan wczoraj wyszedł do kliniki, mój człowiek poszedł za panem, a domy był nieobstawiony. Skorzystał z tego zamachowiec, który wyraźnie zasugerował się światłem w halu. Gdyby nie to, wrzuciłby pewnie granat do sypialni lub do pokoju. Zresztą, nie wiem, może miał jeszcze inny plan. Sądzę, że wybiera się pan dziś do kliniki, zmienił temat. Niech pan nie zapomni porozmawiać z panem Sendersem na temat mieszkania. Pożegnaliśmy się, poczułem. Jak bardzo jestem zmęczony. Postanowiłem położyć się i odpocząć. Gdy się obudziłem, była już trzecia po południu. Wychodząc z domu, zamknąłem prowizoryczne drzwi na klucz. Dzięki pomocy policji udało się je wstawić bezpośrednio po wypadku. Gdy dotarłem do kliniki i wszedłem do środka, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Patryk siedział w halu, a obok niego stał mały Neseser. Detektyw amator, panie, proszę ciebie, rozumiesz, zapnął. Już ja cię teraz przypilnuję. Weźmiesz urlop i przeprowadzisz się do mnie. Jest szansa, że przestaniesz wreszcie robić głupstwa, panie. Jak mogłeś mnie tak wczoraj okłamać? Jestem z nim umówiony wieczorem. Przedrzeźniał. A może wybierałeś się, panie, do Londynu? Przestań już gderać, poprosiłem, choć ta jego surowość, którą pokrywał troskę i niepokój o mnie, nie była mi wcale niemiła. Kto ci pozwolił wyjść ze szpitala? Znaleźli się tacy, panie. Zresztą czuję się znakomicie. Jak się już pewnie domyślasz, był u mnie Tyler. Dwa razy. To porządny facet. Strasznie się przejął, rozumiesz. No, jedziemy do ciebie. Pakujesz manatki, zabierasz to zwierzę pod pachę i wracamy do mnie. Nie miałem wyboru. Zostawiłem wiadomość w klinice. Podałem adres i numer telefonu Patryka. Powiedziałem, że nie będzie mnie przez kilka dni, ale w razie nagłej potrzeby przyjadę natychmiast. Gdy dotarłem z powrotem do mieszkania, zastałem w skrzynce list. Wyjąłem i chciałem przeczytać. Kiedy Patryk zajrzał mi przez ramię. Co tam znowu, panie, masz? Następne randy w lesie? Nie, tym razem list jest podpisany, a panna Lis Spiller proponuje spotkanie u siebie w domu jutro o siódmej wieczór. Sam nie pojedziesz, to wykluczone. Kiedy tylko przyjedziemy do mnie, zadzwonisz przy mnie do Tylera i powiesz mu o tym. Ta pani pisze? Że to sprawie poufna. Chce rozmawiać tylko ze mną i to wyraźnie podkreśla. Tyler coś na pewno wymyśli. No, pomogę ci się teraz spakować. Zabrałem tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Tinę włożyłem do koszyczka i ruszyliśmy. Patryk mieszkał w ładnej, nowoczesnej dzielnicy. Windą wjechaliśmy na górę. Mieszkanie było przestronne i gustownie urządzone choć i we wszystkich pokojach panował nieład. Był to jednak rodzaj takiego rozgardiaszu, który dodaje uroku wnętrzom. W gabinecie Patryka, który służył mu jednocześnie za kancelarię, stało pięć wysokich pod sufit półek zawalonych książkami. Tina obwąchała dywan i prychnęła nosem. — Nie musisz mi tak, panie, demonstracyjnie wypominać, że tu tyle kurzu, zwrócił się do niej Patryk. Tina jakby zrozumiał, że słowa te skierowane zostały do niej, podeszła bliżej merdając, przepraszająco ogonkiem. Patryk pochylił się nad nią. Chwyciła jeden z jego wąsów w ząbki i lekko pociągnęła. Twarz Patryka rozjaśniła się i pogłaskał pieska po głowie. Ona jest, panie, proszę ciebie, głodna. Na pewno. Przecież nie zabierzemy jej na lunch do restauracji. Chociaż. Zobaczyłem szelmowski błysk w jego oczach. Jonathan, panie, rozpakuj rzeczy i pójdziemy coś zjeść. O psa się nie martw, już ja się tym zajmę. Wygrzebał plastykową torbę zapinaną na zamek błyskawiczny i z moją pomocą wyciął w niej kilka małych otworów. Zapakował do niej tinę. No idziemy, Jonathan. Podczas posiłku Patryk streścił mi rozmowę z tylerem, z której dowiedział się paru szczegółów dotyczących Larry'ego. W biurze architektonicznym, w którym pracował, cieszył się nienaganną opinią. Był świetnym architektem, sam będąc przykładnym pracownikiem i znakomitym fachowcem, tego samego wymagał od innych. Ponieważ cieszył się ogromnym autorytetem, przynoszono mu wiele projektów do oceny. Larry był surowym krytykiem. Kiedyś otrzymał projekt pewnego początkującego architekta, który miał rozpocząć pracę w biurze projektowym. Larry wyśmiał projekt, wykonawcę i przekazał wyrazy współczucia jego przyszłym pracodawcom. Nie zostawił na nim suchej nitki. Niefortunnym projektantem był Leonard McCreff, który dotkliwie przeżył tę porażkę. Firma, która poleciła mu wykonanie projektu w ramach stażu. Wymówiła mu natychmiast posadę i chyba posłała za nim wilczy bilet do wszystkich biur architektonicznych w Edynburgu, bo MacKrew wyjechał pewnego dnia z miasta i wszelki słuch o nim zaginął. Podobno potem Larry otrzymał na adres firmy kilka anonimów z pogróżkami. Tyler złożył również wizytę w klubie brydżowym. I tam mówiono o Jacksonie w samych superlatywach. Ceniono go jako gracza bardzo wysoko okazało się również że przed trzema laty Larry zniknął nagle bez śladu. Nie pokazywał się w klubie przez parę miesięcy i wrócił w fatalnym stanie psychicznym. Był wyraźnie załamany, smutny i co nigdy przedtem mu się nie zdarzało, roztargniony. Jego partnerzy snuli domysły, że na pewno sprawa dotyczy kobiety, tym bardziej, że przed odejściem jego z klubu widziano go kilkakrotnie w towarzystwie dziewczyny. Larry jednak nie zwierzył się nikomu ze swoich kłopotów. Był małomówny i bardzo zamknięty w sobie, to też nie usiłowano go indagować. Kiedy Patryk skończył swoją opowieść, pomyślałem, jak trudno jest poznać człowieka. Jego znałem dwa lata i nie miałem pojęcia o tym, czego się przed chwilą dowiedziałem. Mało tego. Nie wiedziałem nawet, że należał do klubu brydżowego i gdyby nie uwaga Patryka na jachcie. Do tej pory nie znałbym tego szczegółu. Rozmyślałem tak, podczas gdy Patryk był w znakomitym humorze i całą drogę wspominał minę kelnerki, która o mało nie wypuściła tacy z rąk na widok skaczącej obok stolika torby. Kiedy wszystko się wydało, Tina dostała na lunch naleśnik z serem i bewsztyk tatarski z jajkiem od samego szefa kuchni. Zatelefonowałem do Tylera. Obiecał, że wpadnie do nas wieczorem na naradę. My natomiast zasiedliśmy w bibliotece. Patryk zaparzył wspaniałą kawę i poczęstował mnie cygarem. Myśleliśmy prawdopodobnie o tym samym, bo nagle odezwał się: A co ty? Panie, właściwie sądzisz o Rogerze i się. Znałeś ich w końcu nieźle, a wygląda na to, że prawie nic o nich nie wiesz. Ja zresztą też byłem bardzo, rozumiesz, zaskoczony, kiedy stało się jasne, że są zamieszani w jakąś aferę. Zawsze miałem wrażenie, że oni wcale nie kłócą się o if. Nie potrafię ci wytłumaczyć, dlaczego. Nawet wtedy, gdy wybuchła ta awantura na jachcie Wydawało mi się, że ich nie ma z tym nic wspólnego. To nie było jednak undane małżeństwo, przyznasz? Tak, ale nie tylko ich była tego powodem Roger też nie był święty. Przypomniały mi się jej słowa: On pociesza statystki, którym nie udało się zrobić wielkiej kariery. Powtórzyłem je patrykowi. No tak, a wiesz, panie, co powiedział mi dziś inspektor, że w Kirkcaldy żadnego filmu nie kręcono. Odwiedził wytwórnię, z którą Kevin podpisał ponoć kontrakt. To gdzie on był? A skąd ja mam wiedzieć, panie? Talbot wrzeszczał coś wtedy o dziewczynie Kevina, która mieszka właśnie w Kirkcaldy. Nie wydaje mi się to prawdopodobne, rozumiesz? Roger był zaleniwy na to, żeby jeździć do Kirkcaldy w odwiedziny do jakiejś, rozumiesz, babki. Miał tyle znajomych w Londynie i Edynburgu, że chyba mu to wystarczało. A jeśli nie była to zwykła przygoda, tylko poważny romans, może Roger był zakochany? Nie sądzę, panie. Patryk był sceptycznie nastawiony do mojej teorii. To musiało być coś innego. Co masz na myśli? Nie wiem, nie mam pojęcia. I to jego zniknięcie, myślałem dalej głośno, przecież od tego się zaczęło. Tak, a mógł się tam dobrze schować, bo przecież był ze mną kiedyś na wyspie i obejrzał ją sobie dokładnie. Siedzieliśmy chyba ze trzy dni. Jeśli tak, to znaczy, że on. Nie mogłem na głos wypowiedzieć tego. Co sobie przed chwilą pomyślałem. Patryk zrozumiał mnie jednak doskonale. Niekoniecznie. Poza tym jestem pewien, że Roger nie żyje. Przeglądałem gazety, w których drukowano wtedy zdjęcia zaginionych. Olbrzymie, wyraźne, na pierwszych stronach. Poza tym Roger był bardzo znany, panie, film, telewizja, wywiady. Nie mógłby się tak schować. Żeby go w końcu ktoś nie rozpoznał. Poza tym, w jaki sposób wydostałby się z wyspy? To zupełnie wykluczone, rozumiesz? Zagadaliśmy się snując najróżniejsze teorie na temat Charlesa i Rogera. Przypominały nam się najrozmaitsze szczegóły rozmów z nimi prowadzonych, czy też ich zachowania. Powiedziałem Patrykowi o rozmowie Elizabeth z Rogerem jeszcze sprzed jej wypadku. Po wczorajszym spotkaniu z Lucy i jej zagadkowej śmierci nie sądziłem już, że Roger zwierzał się wtedy mojej żonie z kłopotów sercowych. Słuchaj! krzyknął Patrick. A może ten wypadek ktoś spowodował umyślnie? Mogło być proszę Ciebie. Tak, Kevin powierzył Elizabeth tajemnicę. Może potem tego pożałował albo wspomniał o tym komuś, kogo ta sprawa również dotyczyła. Postanowili pozbyć się Elizabet, bo wiedziała o czymś, czego nikt nie powinien się nawet domyślać. Ale potem nie było żadnych innych zanachów. Przez trzy lata. A czy Elisabeth pamiętała te rozmowy? Nie, kiedyś, gdy wróciłem do tego tematu, zupełnie nie wiedziała o co chodzi. Na pewno nie udawała, bo przecież samego faktu przeprowadzenia takiej rozmowy nigdy nie starała się przede mną ukryć. Jedynie jej treść. No właśnie, Roger też się mógł o tym jakoś dowiedzieć. Zorientował się, że Elizabeth nie pamięta, o czym mówili i przestała, rozumiesz, w ten sposób być niebezpieczna. Dlaczego w takim razie? Znowu nie musiałem kończyć zdania. Słuchaj, Jonathan, nie twierdzę, że to Roger jest sprawcą tragedii na wyspie. Powiedziałem ci już przecież, że nie sądzę, aby żył. Według mnie te sprawy nie muszą być ze sobą związane, a nawet jeśli są, to niekoniecznie osobą Rogera, rozumiesz. Na pewno istnieje jakieś rozwiązanie. Jestem pewien, że Tyler dojdzie do tego. Jest beztej i inteligentny, a poza tym, panie, Naprawdę pracuje nad tym ofiarnie. Zebrał już masę materiałów, danych, rozmawiał z wieloma osobami. Ja nie wierzę, rozumiesz, w zbrodnię doskonałą. Zawsze znajdzie się coś, co naprowadzi na ślad, początkowo niewyraźny, a potem wszystko jest już jasne. Zadźwięczał dzwonek u drzwi, wszedł tyler, poszperał przez chwilę w kieszeni po czym wyjął z niej małą gumową piłeczkę. To dla ciebie, Tina, obiecany prezent, rzucił zabawkę na podłogę. Tina nie posiadała się z radości. Inspektor usiadł we wskazanym przez Patryka fotelu i przez chwilę oglądał list od Lis Piller. Sprawdzę, czy taka osoba istotnie mieszka pod tym adresem. Jeśli tak, może pan spokojnie tam iść. Nie sądzę, aby ktoś, kto ewentualnie miałby ochotę pana zabić, podpisywał się własnym imieniem i nazwiskiem i zostawiał adres, wiedząc, że na pewno jest pan cały czas w kontakcie z policją. Na wszelki wypadek będziemy obserwować dom, ale nie sądzę, żeby to było potrzebne. Oczywiście, natychmiast po powrocie da mi pan znać. Przyjadę tutaj i porozmawiamy. Jeśli ta spiller ma czyste sumienie, to dlaczego, panie, nie zgłosiła się od razu na policję, wtrącił Patrick. Nie chcę, żeby Jonathan znowu wplątał się w jakąś kabałę. Może wygodniej jej rozmawiać właśnie z panem Trenchem. Niektórzy ludzie, nawet najuczciwsi, nie lubią mieć do czynienia z policją. A może sądzi, że to, co ma do powiedzenia nie jest aż tak ważne, żeby nas tym niepokoić i chce zostawić decyzję doktorowi. Zresztą może mi pan zaufać. Zanim pan tam wejdzie, ja na sto procent będę już wiedział, że w mieszkaniu oczekuje pana Lis Spiller, a nie kto inny. Wolę unikać przykrych niespodzianek. I jeszcze jedno, doktorze, kiedy będzie pan z nią rozmawiał, proszę nie stosować żadnego rodzaju nacisku. Chodzi mi o to, żeby nie przeszkadzać jej w całkowitym wygadaniu się. I nie przerywać pytaniami. To potem, a w trakcie spotkania proszę zachowywać się obojętnie. Będzie próbowała pana jakoś poruszyć i może powie coś, co zamierza ukryć. Czasami taki trik wychodzi, bo przecież to ona chciała spotkania, a nie pan. Gdyby spróbował pan tego samego w rozmowie z tą Scott, może wiedzielibyśmy teraz coś więcej. No, to wszystko. I niech się pan nie denerwuje, na pewno wszystko będzie około. Powinienem już iść, mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Do zobaczenia jutro, doktorze, moje uszanowanie, panie mecenasie, cześć Tina. Gdy zostaliśmy sami, Patryk usiłował zabawić mnie opowiadaniem dowcipów, ale tak się złożyło, że wszystkie były stare jak świat. Wypiliśmy herbatę i położyliśmy się. Tina spała w nogach mego łóżka. Ranek upłynął na urządzaniu się w pokoju, który oddał mi patryk. Okazało się, że zapomniałem zabrać ze sobą kilku najpotrzebniejszych rzeczy, więc zostawiłem patryka z psem i wyszedłem. Mój przyjaciel tym razem nie protestował. Ciekawiło mnie, jak działa nasza ochrona, więc ostrożnie wyjrzałem na korytarz. Nie było nikogo. Ładnie nas pilnują, pomyślałem. Siedzą pewnie w barze naprzeciwko i popijają kawę. Wszedłem po schodach, minąłem jakąś dziewczynę, która mnie potrąciła, przeprosiłem i otworzyłem drzwi klatki schodowej. Wsiadłem do samochodu i ruszyłem. Zerknąłem w lusterko, ale nic szczególnego nie zauważyłem. Parę wozów, ruch jak zwykle. Wkrótce zapomniałem o moich planach odkrycia pilnujących mnie ludzi i spokojnie prowadziłem w kierunku Kramont. Zatrzymałem się przed domem. O dwadzieścia metrów za mną zaparkował niebieski citroen. Szyby były lekko opalizujące, więc nie widziałem, kto siedzi za kierownicą. Wszedłem do domu, ale tknięty złymi przeczuciami ostrożnie uchyliłem firankę okna wychodzącego na parking. Z Citroena wysiadła śliczna dziewczyna o długich, czarnych włosach. Nie zatrzasnęła drzwi, tylko pochylała się i jakby tłumaczyła coś komuś w samochodzie. Ale przecież tam nikogo nie ma. Przyjrzałem się uważniej. Czarnowłosa wyprostowała się, odeszła o kroki od wozu, ciągnąc za sobą smycz. Z tylnego siedzenia niezdarnie wyskoczył pies. Jamnik. Kopiatiny, tylko znacznie powiększona. Jego właścicielka rozejrzała się, nałożyła ciemne okulary i wolnym krokiem spacerowała wzdłuż szalejki przed moim domem. Od czasu do czasu pochylała się nad pieskiem, który obwąchiwał wytrwale wszystkie interesujące kamienie i krzaczki, mówiła coś do mego i głaskała. Pewnie czeka na kogoś, jest umówiona, przemknęło mi przez myśl i odszedłem w głąb gruzowiska halu. Po kilku chwilach byłem gotowy. Spakowałem parę książek, swoje przybory toaletowe, o których jak zwykle zapomniałem przedtem i wybiegłem przed dom. Dziewczyna odwróciła się ciągnąc za sobą pieska i skierowała do Ci trohena. Jamnik jednak, jako niewątpliwie najbardziej przekorne ze wszystkich czworonożnych przyjaciół człowieka wyrwał się i pędem ruszył w moją stronę. Postawiłem torbę na chodniku i wyciągnąłem rękę. Piesek wpadł mi z impetem w ramiona, Bliznął policzek i zaczął intensywnie wąchać moją kurtkę. Poczuł tinę. Dziewczyna stała niezdecydowanie przy aucie, a po chwili podeszła do mnie. Nieznośny Tobi, strofowała podopiecznego, bardzo pana przepraszam za ten napad, ale doprawdy nie wiem, co mu się stało. Może poczuł moją tinę. To też jamnik, tyle że ma dopiero siedem tygodni. No, Tobi, wracaj do pani. Podałem jej pieska. Przez moment wydawało mi się, że już ją gdzieś widziałem. Tylko gdzie? Czyżby nowa pułapka? Przepraszam, czy myśmy się gdzieś nie spotkali? Zdaje się, że znam pani twarz. Czy przypadkiem nie była pani pacjentką tutejszej kliniki? Konkretnie oddziału chirurgicznego? Nie, nie, to wykluczone. Pan mnie najpewniej myli z kimś innym. Przepraszam, ale bardzo się spieszę. Do widzenia i dziękuję za pomoc przy moim psiaku. Do widzenia, pani. Odjechała bardzo szybko. Prowadzi, jakby urodziła się za kierownicą. Pomyślałem: Skąd ja ją znam? U patryka nic się nie działo. Siedział i przeglądał stare akta. No, już jestem. Wyobraź sobie, że nikt nas nie pilnuje. Patrick. Specjalnie uważałem, ale nie było nikogo. Może to nawet i lepiej tutaj bomby nie wrzucą. Trochę za wysoko. Ty, Jonathan, rozumiesz, nie wiesz jakie oni mają, panie, sposoby. Na pewno jesteśmy kryci. Nie jechał ktoś za tobą? Nie, układałem książki na łóżku. To znaczy, widziałem koło domu jakiegoś trojna i dziewczynę z jamnikiem, ale czekała na kogoś. Ta dziewczyna, rozumiesz, rozmawiała z Tobą? Nie, to znaczy właściwie tak. Jej piesek przybiegł do mnie. I co? Długo tak rozmawialiście? Nie, zaraz się pożegnałem. A bo co? Nic, tylko ona Cię pilnuje. Panie. Ja mam takiego starego goryla. W szpitalu, rozumiesz, zastąpił mundurowego gliniarza i udawał, że myje szyby w korytarzu przed separatką. Przez tydzień umył, panie, jedno okno. A ty masz te ślicznotkę. Tyler mi się wygadał. Niech to diabli. Teraz już wiem, gdzie ją przedtem widziałem. Tutaj, u ciebie na korytarzu. Minęliśmy się. Ona szła na górę, a ja miałem odjeżdżać. To oni tam mają takie dziewczyny? Nie tylko takie, rozumiesz? Pewnie jeszcze ładniejsze. Człowieku, to lepsze niż ten mój typ. Nikt jej nie zatrzyma, nie będzie podejrzewał. A ona, panie, judo zna i strzelać umie. Nie chciałbym takiej w ciemnej ulicy spotkać. Niebezpieczne. Ty też lepiej uważaj. Bo cię jeszcze z kimś pomyli i na to spotkanie dzisiaj wieczorem nie pójdziesz. przestani już bredzić, Patryk. Słuchaj, gdzie mogę położyć te książki? Do trzeciej siedzieliśmy w domu. Ulokowałem się u Patryka na dobre. Pomagałem mu trochę przy porządkowaniu akt, bo w gipsowym gorsecie trudno mu było sięgać na półkę. Potem zdecydowaliśmy się na lunch. Rzeczywiście, tak jak twierdził Patryk ruszyły za nami dwa wozy. Niebieski Citroen i małe combi ze znakami pralni chemicznej blaka. Gdy wstąpiliśmy do restauracji, którą proponował Patryk i usiedliśmy przy barze, w drzwiach stanęła moja znajoma. Tym razem bez pieska. Rozejrzała się i zajęła miejsce przy stoliku dokładnie naprzeciwko. Zabawne to wszystko, pomyślałem i skinąłem jej głową. Uśmiechnęła się lekko i sięgnęła po gazetę. Typowy tajniak. Nie usiłowała jednak zachować pozorów zupełnego incognito, bo nie było przecież sensu. Wiedziała, że jesteśmy poinformowani o ochronie, a myśmy już odkryli, kto nas pilnuje. No i co? Masz Pietra przed tym spotkaniem wieczorem? zagadnął Patrik. Nie, zapychałem usta frytkami. Ciekawe, co też ona powie? Nie wiem, popiłem łykiem guines. A nie domyślasz się, panie? Nie. Patryk, przestani już i jedz, bo stygnie. Umilkł i trzymając widelec w lewym ręku zaczął dłubać rybę. Po chwili odsunął talerz. Słuchaj, Jonathan, a może pójdę tam z tobą? Ja się nie boję, rozumiesz? Tego żaden nóż nie przebije, postukał w gipsowy pancerz pod koszulą. Daj spokój, Patrick. Nic się nie stanie, a tyle zadba o wszystko. Jedz te rybę. Kończyliśmy już, gdy dziewczyna dopiero dostała swoją kawę. Wstałem i ruszyłem do toalety. Czarnowłosa odstawiła nie na poczętą filiżankę i poszła za mną. Bez przesady. Chyba nie zamierza otworzyła na szczęście sąsiednie drzwi Co za życie nawet i tutaj pomyślałem myjąc ręce Wróciła już do stolika i niespokojnie zerkała w moją stronę Przez grzeczność poczekaliśmy aż mój anioł stróż dopije kawę i wyszliśmy ze restauracji Przez cały czas nie dawała mi spokoju myśl o tej aferze Byłem trochę zmęczony i niewyspany, gdyż nawet w nocy zniekształcone twarze Elizabeth, Larry'ego, Charlesa i Rogera pojawiały mi się przed oczami. Co pewien czas nadchodził moment nieoczekiwanej trzeźwości, i wówczas w pełni zdawałem sobie sprawę, że to wszystko nie jest snem, że zamieszany jestem w potworną grę, grę o wysoką stawkę. To mijało i znowu byłem tym innym, nowym tręczem. Wysiedliśmy i poczekaliśmy na czarnowłosą. W pośpiechu wybiegła z restauracji, trzymając w ręku małe zawiniątko. Spojrzała na nasz wóz, podbiegła do stojącego nieopodal combi i podała paczuszkę kierowcy. Kanapki dla kolegi po fachu, rozumiesz? Rzucił Patryk ze swoim piekielnym uśmieszkiem. No, ruszaj. Obstawa pana doktora i szanownego pana mecenasa gotowa do startu, panie. Przed blokiem Patryka byliśmy parę minut po piątej. Ostentacyjnie zamknąłem wóz na klucz i wolnym krokiem poszliśmy do wejścia. W tym samym momencie z Combi wybiegł facet w kombinezonie pracownika pralni. Szybko otworzył drzwi, wsiadł do jedynej windy i sprzątnął ją nam sprzed nosa. Patryk zaklął. Dość już mam tego, rozumiesz. Uspokój się, na pewno chcę sprawdzić. Czy wszystko jest w porządku? Ściągnęliśmy windę na dół i zajechaliśmy na dziesiąte piętro. Patryk podał mi klucze. Nie musiałem jednak z nich korzystać, bowiem drzwi były otwarte. Sprawdzał, czy ktoś się tu, panie, nie zaczaił. Zostawił drzwi otwarte, bo i tak wiedział, że idziemy. Dobrze, że tyler powiedział mi, kto to jest, bo dostałbym zawału. — Rozumiesz. Przygotowywałem się do wyjścia. Punktualnie o wpół do siódmej odjechałem spod bloku. Domek, w którym mieszkała lis Spiller znalazłem bez trudności i nacisnąłem dzwonek. Otworzyła mi młoda, wysoka dziewczyna. Nie była ładna, ale figury miała wspaniałą. Byłem pewien, że jest modelką. Uśmiechnęła się i gestem ręki zaprosiła mnie do środka. Znalazłem się w nowocześnie urządzonym pokoju. Wciąż bez słowa podsunęła mi fotel i usiadłem przy niskim stoliku. Wnętrze oświetlone było kilkoma różnorodnymi lampami zawieszonymi tuż nad podłogą w rogach pomieszczenia. Napije się pan czegoś? zaproponowała, przysuwając stolik z alkoholami. Nie, dziękuję. Może mógłbym dostać herbatę? Oczywiście. Wyszła z pokoju, a po chwili przyniosła filiżankę aromatycznego napoju. Pani chciała się ze mną widzieć. Tak. Bardzo się cieszę, że pan przyszedł. Kiedy przeczytałam o tej tragedii na wyspie i śmierci, If, postanowiłam zobaczyć się z Panem Nie wiem, czy to, co powiem, przyda się panu, ale bardzo chciałabym pomóc. Słyszałam wiele o panu i bardzo panu współczuję. Tak się składa, że znałam bardzo dobrze i w Kevin i chyba jestem jedną z niewielu osób, które mogą o niej naprawdę dużo powiedzieć. Nie należy mówić źle o zmarłych, ale ich nie była bez skazy. Poznałam ją, gdy obie dopiero zaczynałyśmy pracę. Ona miała więcej szczęścia, ale nigdy jej nie zazdrościłam. Nie szanowała się, jakby to powiedziała moja matka. To, do czego doszła. Zawdzięcza panom na stanowisku, którzy ułatwili jej karierę. Nie za darmo oczywiście. Mówiono o niej, że dorabia pozując do zdjęć pornograficznych, ale to nieprawda. Niewykluczone jest natomiast, że namawiała do tego gorzej zarabiające koleżanki. Kto wie, czy nie wykorzystywała tego później przeciwko nim. Zresztą to nie jest najważniejsze. Zdziwi się Pan zapewne, ale Roger nie był pierwszym mężem Mif. Gdy miała 18 lat, poślubiła pewnego urzędnika o nazwisku Jack Martin. Zrobiła szybko karierę jako modelka i poznała Rogera. Zakochała się w nim do szaleństwa, to też rzuciła męża. Zaczął odgrażać się, że ją zabije, bo zniszczyła mu życie. Kiedy wniosła sprawę o rozwód, okazało się, że jest w ciąży. Była pewna, że to dziecko Jacka. Wbrew wszystkim moim radom i prośbom przeprowadziła zabieg. Ukryła to oczywiście, ale jakaś życzliwa koleżanka napisała anonim do jej męża. Wszystko wyszło na jaw. Jack wpadł w szał i pobił ich. Przez pewien czas mieszkała u mnie. Kiedy załatwiła wszystkie formalności rozwodowe, wyjechała z Rogerem do Stanów i tam wzięli ślub. To już chyba wszystko. Może jeszcze herbaty? Nie, dziękuję. Nie chcę pani sprawiać kłopotu. Z tego, co pani powiedziała, wynika, że ich mogła mieć wielu wrogów, szczególnie jeśli była istotnie szantażystką. Czy nie wie pani, co się teraz dzieje z jej pierwszym mężem? Wiem tylko tyle, że się nie ożenił. Mieszka gdzieś w Edynburgu, a przez rok leczył się w zakładzie psychiatrycznym. W Edynburgu? Tak. A skąd pani o tym wie? To proste. Moja koleżanka pracuje razem z jego bratem u Wolwortha na Royal Street. A kiedy po raz ostatni rozmawiała pani z If? Pół roku temu. Spotkałam ją przypadkowo na ulicy i zamieniłyśmy parę słów. Czy mówiła coś na temat swojego małżeństwa? Trudno by jej było, bo towarzyszył jej pan Charles Talbot. Kto? Charles Talbot. Teraz już wiem, że się tak nazywał. Przecież jego zdjęcie było w gazecie. Bardzo się wówczas spieszyli. Obiecała tylko, że zadzwoni. Nie dzwoniła oczywiście? Nie, widocznie zapomniała. Niech mi pani powie. Dlaczego pani nie zgłosiła się z tym na policję? Przecież i tak im pan to powtórzy, prawda? Zgadła pani. No cóż, chyba już pójdę. Serdecznie pani dziękuję, bardzo mi pani pomogła. Uśmiechnęła się lekko i odprowadziła mnie do drzwi. Gdy odjeżdżałem, w lusterku zobaczyłem ruszającego wolno Trochena. W domu Patryka zastałem inspektora Tylera. Straściłem mu dokładnie przebieg rozmowy. Zrobił kilka notatek, podziękował mi i wyszedł. Zostaliśmy sami. Patrick wyciągnął butelkę sherry i nalał do szklaneczek. Kręcił się niespokojnie po pokoju. Wyraźnie coś go dręczyło. Pomyślisz pewnie, panie, że stary Sanders już do reszty zgłupiał, odezwał się w końcu, ale przyszła mi do głowy pewna myśl. Mów, Patrick. Zachęciłem. No więc ta młoda osoba powiedziała ci dziś między innymi, że do męża IF wysłano panie anonim i że zrobiła to, jak się wyraziła, życzliwa koleżanka, tak? Zgadza się, potwierdziłem. Do czego zmierzasz? Wydaje mi się, rozumiesz, że tą życzliwą koleżanką była właśnie ona. Mogło być tak pierwszy mąż i wgroził jej już wtedy, gdy od niego odeszła. Kiedy dostała anonim nim, wpadł w szał i pobił ją. Wiemy poza tym, że leczył się w zakładzie psychiatrycznym. Niewykluczone jest przecież, że chciał się zemścić na if, zaczaił się gdzieś na wyspie i zabił ją. Ponieważ był psychopatą, a skąd możemy mieć pewność, że całkowicie go, panie, wyleczono, zaczął strzelać do wszystkich. Panna Spiller po przeczytaniu artykułów w gazetach wpadła na takie właśnie rozumiesz rozwiązanie, a ponieważ zdawała sobie sprawę z tego, że jej anonim pogorszył sprawę przestraszyła się. Wyrzuty sumienia, panie, nie dały jej spać i postanowiła opowiedzieć ci tę historyjkę, nie umieszczając w niej oczywiście własnego nazwiska. W ten sposób czuła się rozgrzeszona, bo przecież pomogła policji znaleźć sprawcę? Panie, proszę Ciebie. Rozumowanie Patryka wydało mi się logiczne, choć na pewno nie pozbawione pewnych niejasności. Słuchaj, zakładając, że masz rację, jest tu i tak wiele spraw wątpliwych. Na przykład, skąd ten Martin mógł wiedzieć, że Iw wybiera się na wyspę? To nie takie trudne. Panie. Mógł ją, na przykład, śledzić, podsłuchiwać rozmowy, albo dowiedzieć się od kogoś. Wbrew pozorom, panie, to niezbyt skomplikowane. Jestem przekonany, rozumiesz, że Tyler jeździ teraz po wszystkich szpitalach psychiatrycznych i pyta, kiedy go wypuścili. Możliwe, tylko zupełnie w takim razie nie rozumiem, dlaczego zginęła Lucy Scott i dlaczego próbowano mnie zabić. Przecież i nie mówiła nic na temat If. Wymieniła tylko nazwisko Rogera i Charlesa. Nie, nie, to wszystko nie ma zupełnie ze sobą związku. Nadal zastanawiam się, co mogło być przyczyną antypatii między Rogerem i Charlesem. Coś mi się nie zgadza, bo z jednej strony Roger dostaje szału, gdy If stwierdza zupełnie niewinnie, że Charles nigdy nie rozstaje się z papierośnicą, a z drugiej. Kiedy czyta jednoznaczną zupełnie dedykację, jest zupełnie spokojny i oddaje papierośnicę Charlesowi jak gdyby nigdy nic. Potem jednak idzie gdzieś w niewiadomym kierunku i ginie bez wieści. To moim zdaniem można, panie, wytłumaczyć. Wściekał się wtedy, kiedy podejrzenia nie dawały mu spokoju. W momencie, gdy był już pewien, zareagował zupełnie inaczej. Mimo wszystko. Na pewno bardzo to przeżył, rozumiesz. A jeśli to był tylko pretekst, żeby oddalić się od bodzowiska, co wtedy? Nie wiem, panie, już zupełnie mąci mi się w głowie. A pamiętasz, Patryk, przerażenie Charlesa, gdy i wrzuciła się na niego z krzykiem: Zabiłeś go, zabiłeś! To były przecież jej własne słowa. Potworne oskarżenie, a wtedy jeszcze kropka wszyscy oprócz niej byli pewni, że Rogerowi nic się nie stało. Tak, panie, ale ona była jego żoną, więc przeżywała przedłużającą się nieobecność Rogera bardziej niż my, to chyba dla ciebie jasne. Stąd ten historyczny wybuch, bo inaczej, panie, sklasyfikować tego chyba nie można. Wiedziała, że się nie lubili i wyolbrzymiła całą, rozumiesz? sprawę pod wpływem zdenerwowania. A jeśli wiedziała coś więcej, przecież była żoną Rogera i przyjaciółką Charlesa, niech pan się zainteresuje tym, co panowie Talbot i Kevin porabiali w wolnych chwilach. To poradziła mi Luz i Scott. Iw musiała o tym wiedzieć. Chyba, rozumiesz, nie dojdziemy do niczego, dopóki inspektor nie znajdzie tego grafa. Chodźmy już lepiej spać i zaczekajmy na wiadomości od Tylera. Tej nocy znowu dręczyły mnie koszmary. Obudziłem się zlany zimnym potem o piątej nad ranem i nie mogłem już zasnąć. Usiłowałem czytać, ale tylko bezmyślnie przewracałem strony. O ósmej usłyszałem, że Patryk kręci się już po mieszkaniu, wstałem więc i pomogłem mu przygotować śniadanie. Koło południa zadzwonił Tyler. Był bardzo podekscytowany i obiecał, że wpadnie wieczorem. Postanowiliśmy nie wychodzić z domu, żeby nie sprawiać kłopotu naszym opiekunom. Niech odpoczną, panie, proszę ciebie. Poczytamy gazety. Pomożesz mi to poukładać. Wskazał stos starych tomów leżących na podłodze. O, spójrz, wygrzebał książkę w zniszczonej okładce. Kiedyś interesowałem się bardzo kryminalistyką i zamierzałem nawet napisać powieść detektywistyczną. Kupowałem wszystko, co mogłoby mi się do tego przydać. Posłuchaj, otrzepał książkę z kurzu i zaczął czytać. Trucizny są to substancje, które, wskutek swych właściwości toksynodynamicznych, wprowadzone w małych ilościach do organizmu, mogą wywołać zakłócenie jego normalnych funkcji życiowych lub spowodować śmierć. Pojęcie trucizny jest bardziej związane z ilością niż rodzajem substancji. Ta sama substancja zależnie od dawki. Patryk, przerwałem mu lekturę. Studiowałem medycynę i mam o tym jakie takie pojęcie. A wiesz na przykład, panie, jak trujące mogą być zwykłe roślinki, rozumiesz? Taki to jad, na przykład. Czy blekot, panie, albo szalej? Istnieje też coś takiego jak szczawu plamisty. Jak jesteś taki mądry, to powiedz, kto został tym otruty. Nie mam pojęcia. Musiałem przyznać się do porażki. Sokrates powiedział Patryk z triumfem Znam jeszcze kilka, panie, niebezpiecznych roślinek. Jest, na przykład, lulek czarny, napartnica, nawłoś Pospolita, nie mówiąc już o grzybkach. Rozumiesz? Nie wiedziałem, że masz takie hobby, stary, powiedziałem z udanym przerażeniem. Może lepiej będzie, jak się wyprowadzę. Wolę mieszkać w gruzach niż z trucicielem. Patryk tymczasem wziął już do ręki następny tom. Tym razem była to historia broni palnej w Europie. Chcąc uniknąć dalszego wykładu, zszedłem na dół po gazetę. Nagłówek nad fotografią na pierwszej stronie był aż nadto wymowny. Morderca Christophera Grafa schwytany na gorącym uczynku. Autor artykułu, zajmującego co najmniej cztery szpalty, spekulował, że istnieje powiązanie pomiędzy śmiercią Lucy Scott i Christophera Grafa. Zaciekawiło mnie to, że nie podają nazwiska sprawcy. Prawdopodobnie policja zastrzegła sobie tajemnicę, pomyślałem. To dlatego Tyler był taki podekscytowany, wróciłem pospiesznie na górę. Patryk! Zostaw te rupiecie i spójrz, podałem mu gazetę. Przebiegł szybko wzrokiem tytułową stronę. Jak myślisz, odezwał się po chwili, czy to możliwe, że to ten sam? Ten z wyspy? Nie wiem. Przecież nie mam pojęcia jaki był związek między Rogerem i F. Charlesem, a tą dwójką. Sądzę, że Tyler będzie mógł to nam jakoś wyjaśnić. Musimy cierpliwie czekać. Ten spokój kosztował mnie wiele wysiłku. Instynktownie czułem, że wyjaśni się ta cała koszmarna historia. Czyżby już dziś, myślałem, ale co taki Graf mógł mieć wspólnego z Larym, który zaginął i z pewnością nie żyje, czy z Patrikiem. Postanowiłem odpędzić od siebie te wszystkie myśli, bo przecież i tak nie mogłem dojść do żadnych sensownych wniosków. Pozostawało mi tylko czekać na tylera. Inspektor przyszedł późnym wieczorem. Widać było, że jest potwornie zmęczony. Usiadł ciężko w fotelu i milczał przez długą chwilę. Panowie, czytaliście dzisiejszą południówkę? Graf nie żyje. Ten sam graf, którego miał pan szukać, doktorze Mamy człowieka, który go zabił. Przed pół godziną zakończyliśmy przesłuchanie Moim obowiązkiem jest zawiadomić panów, że sprawa jest praktycznie zamknięta. Nie mogę ujawniać na razie wszystkich szczegółów, powiem więc bardzo ogólnie Człowiek, którego schwytaliśmy nad ciałem grafa jest prawdopodobnie odpowiedzialny za śmierć luziskot. Nie przyznał się jednak do tego morderstwa. To kwestia paru dni, bo mamy przekonywające dowody. Wiemy również, że Graaf, jego morderca, Luz Iskoto oraz panowie Talbot i Kevin zamieszani byli w niezbyt ciekawą aferę, o której na razie nie mogę nic mówić. Teraz najważniejsze, doktorze, muszę jeszcze pewne dane dopracować i ułożyć w całość, ale jestem pewien, że człowiek, który zamordował Grafa, Pozbawił życia pańską żonę i dziecko. Zabił też pana przyjaciela, pana Jacksona. Zamordował pana Kevina i pana Talbota, którzy jak się okazuje, byli jego wspólnikami. To na razie tyle. Milczeliśmy. Wiadomość była zbyt szokująca i niespodziewana, żeby cokolwiek powiedzieć, a przecież pytania cisnęły się na usta. Dopiero w tej chwili zrozumiałem jak bardzo targały mną zwierzęce raczej niż ludzkie uczucia, chęć zemsty na mordercy Elizabeth i naszego dziecka. Chciałem wiedzieć tylko jedno i nie obchodziło mnie, w jaki sposób policja i oskarżenie zamierza udowodnić mu winę. Chciałem znać jego nazwisko, wiedziałem, że teraz na pewno się boi, że jego życie jest już skończone. Że do końca swych dni nie zobaczy nikogo oprócz swych więziennych towarzyszy nie usłyszy gwaru miasta ani śpiewu ptaków. Jednocześnie przeklinałem mu w system, który wykluczał śmierć jako najwyższy wymiar kary. Dostałem dreszczy. Podszedłem do barku Patryka i nie częstując gościa nalałem pół szklanki szerwy. Wypiłem duszkiem. Chwilowo poczułem się lepiej. Czy może mi pan powiedzieć, inspektorze? Jak się ten człowiek nazywa? Nazwisko nic panu nie powie. Przypuszczalnie panu również, mecenasie Nie widzę powodu, żeby. Bardzo proszę, inspektorze, nalegałem. No cóż, nazywa się zniw. Lażer zniw. Ma 45 lat. Jednak jeszcze raz podkreślam panie doktorze. Że ów człowiek jest na razie tylko podejrzany o morderstwo na wyspie. Nie można go nazwać oskarżonym, bo jak dotychczas brakuje nam kilku szczegółów do całości sprawy. Mówię tak, bo nie jest nigdzie powiedziane, że zostanie za to skazany, ale na pewno nie wymiga się od sprawy Grafa. Moi ludzie, a właściwie to nie moi, złapali go na gorącym uczynku. Według mnie Zifyw był sprawcą zbrodni na wyspie. Przekonania jednak tutaj się nie liczą i gdy tylko zbiorę dowody, przedstawię je prokuratorowi. Jeśli on będzie zdania, że dowody te wystarczą, wtedy dopiero przysięgli zadecydują o winie, a sędzia okaże. Zresztą pan mecenasie jest specjalistą w tej dziedzinie o wiele lepszym niż ja. No, to trochę nie tak, panie. Ja jestem od innych spraw, ale równie ciekawych. Znam się jednak i na tym. Paliłem papierosa w milczeniu, obserwując Tinę. Tyler nie zabawił długo. Prawie nie rozmawiałem z Patrykiem. Każdy z nas na swój sposób przeżywał to niespodziewane rozwiązanie. Słowa nie były potrzebne. Proces miał odpowiedzieć na wszystkie pytania.